ściśle tajne. Tajemnice zmarłych. To ostatnie filmowe zdjęcia generała Władysława Sikorskiego. Pokazują, jak dokonuje inspekcji tuż przed śmiercią 4 lipca 1944 roku. Później tego wieczora czterosilnikowy B-24 Liberator stał na runwayu w bazie RAF-u w Gibraltarze. Był to bombowiec dalekiego zasięgu, górnopłat. Tej nocy miał zabrać na pokład coś cenniejszego niż bomby. Tajemnica śmierci generała Sikorskiego. Generał Sikorski był premierem polskiego rządu na emigracji i naczelnym wodzem sił zbrojnych Rzeczpospolitej. Poprzedniego dnia, po inspekcji oddziałów w Egipcie, w drodze do Londynu, zatrzymał się w Gibraltarze. Towarzyszyło mu 4 Polaków, córka Zofia i Wiktor Kazalek, angielski oficer łącznikowy. W ostatniej chwili dołączyła 3 pasażerów. Dwaj z nich, cywile Locke i Pinder, prawdopodobnie byli z wywiadu. O 23.10 czeski pilot Liberatora AL-523 wystartował. Tamtejszy pas był bardzo krótki. Pilot osiągnął wysokość 50 metrów przy szybkości 270 km na godzinę. Wtedy nastąpiła katastrofa. W ciągu paru minut samolot runął do wody. Nikt z pasażerów nie ocalał. Generał Sikorski nie żył. Polska straciła największego przywódcę w czasie wojny. Z czyjej winy? Czy to był wypadek? Czy ówczesne plotki to prawda? Czy Sikorski zbytnio wystawiał na próbę cierpliwość Churchilla? Anglicy chcieli się go pozbyć? A jego przysięgły wróg Stalin? Czy Rosjanie zabili Sikorskiego? Minęło tyle lat, a naród polski wciąż czeka na odpowiedź. Czy to był sabotaż? Kto chciał zabić sławnego generała? I dlaczego? Jak brzmi prawda o tajemniczej śmierci generała Sikorskiego? Władysław Sikorski urodził się w Galicji w 1881 roku. Wówczas były to ziemie Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Terytorium Polski było podzielone między Niemcy, Rosję i Austro-Węgry. Podczas I wojny Sikorski był wyższym oficerem. Starał się o utworzenie Legionu Polskiej Kawalerii. Kawaleria bowiem była częścią tożsamości narodowej. Na froncie wschodnim nauczył się niemieckiej sztuki wojennej. Konferencja pokojowa w Wersalu potwierdziła niepodległość Polski, określiła jej granice. Ale traktat stworzył bombę zegarową. Prusy Wschodnie zostały odcięte od Niemiec przez obszar Polski. Rok później Polska musiała stoczyć krwawą wojnę z Rosją.
Polacy pokonali bolszewików, co zwiększyło nienawiść między narodami. W latach 20. Sikorski był ministrem spraw wojskowych, a nawet premierem. W latach 30. wiele czasu spędził we Francji, studiując taktykę i technikę wojskową. Później mu się to bardzo przydało. W tym czasie III Rzesza poszerzała swoje granice. Najpierw zagarnęła Austrię, potem Czechosłowację. Odcięcie Prus było dla Hitlera wygodnym pretekstem do zwrócenia się przeciwko Polsce. W latach 30. polska armia zyskała nieco nowoczesnej broni, ale jej kawaleria miała konie, a nie czołgi. Nie mogła równać się z armią Hitlera. Pierwszego września 1939 roku Hitler najechał na Polskę. Zaczęła się II wojna światowa. Zmotoryzowane kolumny z łatwością przełamały front. Polska miała układy z Anglią i Francją, gwarantujące pomoc w wypadku niemieckiej agresji. Te kraje wypowiedziały Niemcom wojnę, ale nie miały możliwości udzielenia Polsce bezpośredniego wsparcia. Pomimo zaciętej obrony Polaków, Blitzkrieg przetoczył się przez kraj. Bombardowania Luftwaffe nękały armię i ludność cywilną. Polska kawaleria była bezradna wobec niemieckich czołgów. Pułani ginęli w ogniu karabinów maszynowych. W ciągu 2 tygodni Warszawa była otoczona i zbombardowana. Miasto dzielnie się broniło, ale brak wody i żywności wymusił kapitulację. Niemcy zajęli zachodnią Polskę. Zrywali symbole narodowe, polskie nazwy. Dla narodu zaczęło się 6 lat piekła. Naziści stosowali okrutne represje i ludobójstwo, niszcząc wolnościowe aspiracje Polaków. Związek Radziecki wykorzystał słabość Polski. Armia Czerwona wkroczyła ze wschodu, nie natrafiając na opór. Szybko szła ku linii demarkacyjnej ustalonej wcześniej z Niemcami. Polska została podzielona. Teraz obydwaj dyktatorzy mieli czas na przegrupowanie sił i przygotowania do dalszych agresji. Niemcy i Rosjanie wzięli do niewoli prawie milion Polaków. Polski rząd i dowództwo wycofali się do Rumunii, która ich internowała. Polacy wiązali nadzieję z Paryżem, gdzie przebywał Sikorski. Rząd emigracyjny uczynił go swoim premierem i naczelnym wodzem armii. Wielu polskich żołnierzy uciekało przez Rumunię i Węgry na zachód do Sikorskiego. We Francji znalazły się 84 tysiące.
Wyekwipowani przez Francuzów pod dowództwem Sikorskiego stanowili świetną siłę. Generał planował walkę na dwóch frontach. Polscy piloci atakowali Luftwaffe z francuskich baz. Sikorski osobiście zagrzewał do walki armię lądową. W maju 1940 roku zagony pancerne Hitlera wdarły się do Holandii i Belgii. Alianci zamierzali powstrzymać je w Belgii. Niemiecka ofensywa wojsk pancernych przez trudne do przebycia Ardeny zupełnie ich zaskoczyła. Alianci cofali się. W ciągu 10 dni czołgi Hitlera były nad kanałem La Manche. Skutecznie odcięły wojska francuskie i angielskie. Tę klęskę odczuły trzy polskie jednostki walczące we Francji. Dziesiąta Brygada Kawalerii Pancernej została otoczona w Szampanii. Jej żołnierze mieli przebijać się do Anglii. Pierwsza dywizja grenadierów walczyła obok Francuzów na linii Maginota. Broniła się dzielnie. Została otoczona. Rozkazano odwrót. Druga dywizja strzelców pieszych biła się w Alzacji. Nie mogła iść na zachód. Wycofała się do neutralnej Szwajcarii. Tam jej żołnierze byli internowani do końca wojny. Frustrujący koniec udziału w Wielkiej Rzezi. Więcej niż 1/4 polskich żołnierzy z Francji uciekła do Anglii. Było ich 24 tysiące. Po przegrupowaniu zostali skierowani do Szkocji. Sikorski poleciał do Anglii 18 czerwca, by ustanowić polski rząd w Londynie. Przyszłość narodu spoczywała w jego rękach. Polacy w Anglii stanęli przed nowym wyzwaniem. Niemcy postanowiły zniszczyć obronę powietrzną wyspy. Polscy piloci przyłączyli się do RAF-u i w lecie 1940 roku toczyli bitwę o panowanie na niebie. Ponownie Sikorski i jego żołnierze odgrywali kluczową rolę w jednej z najważniejszych bitew tej wojny. W październiku 1940 roku bitwa o Anglię była już skończona, a Luftwaffe pokonane przy udziale polskich pilotów. Po raz pierwszy od lat polscy żołnierze pod dowództwem Sikorskiego mieli nadzieję na lepszą przyszłość. Operacja Barbarossa rozpoczęła się w lecie 1941 roku. Hitler najechał na Rosję, Stalin został zmuszony do wojny. Niemiecki Blitzkrieg przełamał radziecką obronę. 3 miliony czerwonoarmistów trafiło do niewoli. Wydawało się, że Hitler dopisze Rosję do listy podbojów. Dla Polaków to był szokujący zwrot. Stalin stał się sojusznikiem Anglii i Polski. Nienawiść między Rosjanami i Polakami nie ułatwiała współpracy.
Sikorski zaczął natychmiast starać się o zwolnienie 114 tysięcy jeńców wziętych przez Rosjan do niewoli w 1939 roku. Zwrócił się do Stalina o możliwość sformowania polskiej armii do walki z Hitlerem. Armia Czerwona cofała się aż do wrot Moskwy, więc dyktator był skłonny do kompromisu. Zgodził się z sugestią Sikorskiego, byle tylko wzmocnić siły do walki z Niemcami. Anglia wysyłała do Rosji konwoje z bronią, by ją wspomagać. Sikorski poleciał do ZSRR. W grudniu 1941 roku zawarł układ ze Stalinem. W Rosji sformowano polskie siły zbrojne, które potem przerzucono na Bliski Wschód. Walczyły w rejonie Morza Śródziemnego. Stalin uważał, że powinny walczyć u boku Armii Czerwonej, ale zgodził się na ich wymarsz. Wciąż brakowało tysięcy jeńców. Jak później dowiodły fakty, dyplomacja Sikorskiego uratowała życie wielu Polakom. Sikorski wrócił do Afryki Północnej, gdzie polska brygada walczyła obok Anglików z Afrika Korps w wojnie na pustyni. W końcu polska armia miała sposobność walki z Niemcami na lądzie. Sikorski był alianckim dowódcą. Polskie oddziały broniły Tobruku. Powstrzymywały niemiecki marsz na Egipt. W marcu 1942 roku Sikorski poleciał do USA, aby zapoznać prezydenta Roosevelta z sytuacją Polski i stosunkami z ZSRR. Nad Atlantykiem w Liberatorze wybuchła panika. Znaleziono bombę. Została rozbrojona. Ten typ bomby był używany do zniszczenia samolotu po awaryjnym lądowaniu. Była to broń sabotażysty. Uznano, że znalazła się tam przez pomyłkę. To pierwszy z kilku incydentów, które wydarzyły się w następnym roku. Siedem miesięcy później Sikorski znów poleciał do USA, tym razem dwusilnikowym Lockheedem. Miał opowiedzieć Rooseveltowi o napięciu w stosunkach z ZSRR. Samolot rozpędził się i łatwo wystartował. Lecz na wysokości 30 metrów oba silniki zawiodły. Pilotowi udało się wylądować. Samolot ślizgał się 200 metrów na runwayu. Nikt nie został poważnie ranny. Druga awaria samolotu to więcej niż przypadek. Jeszcze przez 3 miesiące między Stalinem a Sikorskim panował spokój, ale w lutym 1943 roku nastąpiło makabryczne odkrycie, które zagroziło istnieniu koalicji antyhitlerowskiej. W lesie katyńskim koło Smoleńska odkryto masowe groby polskich oficerów. To był dowód, że w ZSRR stracono tysiące jeńców wziętych do niewoli w 1939 roku. Stalin kłamał, mówiąc Sikorskiemu, że oficerowie prawdopodobnie uciekli do Mandżurii. Zostali zabici strzałem w tył głowy. Rozwścieczony Sikorski domagał się badania przez Czerwony Krzyż. Był to poważny kryzys, który niepokoił premiera Churchilla. Powiedział on swojemu rządowi, że nie może zaangażować się w spór.
Sikorski nalegał na dochodzenie. Doszło do zerwania stosunków dyplomatycznych między krajami. W następstwie tego w Rosji, z poparciem ZSRR, powstał inny rząd emigracyjny, który sformował swoją komunistyczną armię, walczącą o uwolnienie Polski od Niemców. Koalicji antyhitlerowskiej groziła katastrofa. Churchill uznał, że należy zająć czymś Sikorskiego i jego oburzonych żołnierzy na Bliskim Wschodzie. Powiedział Sikorskiemu, że powinien pojechać i uspokoić wojsko. Chodziło o odwrócenie uwagi, czy też Churchill miał inny cel, wysyłając Sikorskiego z Londynu? Sikorski przygotowywał się teraz do najważniejszej misji w życiu. Maj 1943 roku na bliskowschodnią misję Sikorski dostał zmodyfikowanego liberatora. Po odkryciu zbrodni w Katyniu stosunki między Rosją a polskim rządem na wygnaniu już gorsze być nie mogły. Rosjanie potajemnie wymordowali tysiące polskich oficerów. Ponaglany przez Churchilla generał Sikorski leciał na Bliski Wschód, aby uspokoić żołnierzy. Lot do Kairu przewidywał lądowanie w Gibraltarze. W czasie lotu polski sztab w Londynie odebrał przerażającą wiadomość. Samolot generała Sikorskiego rozbił się w Gibraltarze. Wszyscy pasażerowie zginęli. Polski rząd natychmiast zwrócił się o potwierdzenie. Uzyskał odpowiedź, że samolot bezpiecznie wylądował w Kairze. Czy to był jakiś ponury żart, czy też czas się komuś pomylił? Po przylocie do Kairu generał dokonał przeglądu wojsk szykujących się do inwazji na Włochy. Spotkał się z generałem Andersem, dowódcą Polaków na Bliskim Wschodzie. Anders był popularny, rywalizował z Sikorskim o przywództwo emigracji. Wiadomo było, że się nie lubią. Sikorski uspokoił żołnierzy. Po wypełnieniu misji odleciał w towarzystwie córki do Londynu z przystankiem w Gibraltarze. Leciał tym samym samolotem z tym samym pilotem, ale z trójką nowych pasażerów. Powrót wiązał się z komplikacjami dyplomatycznymi. Radziecki ambasador w Anglii przyleciał do Gibraltaru równocześnie z Sikorskim. Iwan Majski reprezentował Stalina w Londynie. Obydwaj nie mogli przebywać jednocześnie w siedzibie gubernatora. Gubernator Mason McFarlane rozwiązał ten problem. Sikorski został w jego rezydencji. Obydwie grupy były jednak zbyt blisko siebie, a ich samoloty stały na jednym pasie. Samolot Sikorskiego był pilnowany, a jeden wartownik spał w środku. Jednak pewne osoby uważały, że mogło dojść do sabotażu. Wieczorem 4 lipca Sikorski pożegnał się z gubernatorem. Wszyscy wsiedli do liberatora AL-523. Czeskiego pilota Edwarda Maxa Prchala niepokoiło obciążenie maszyny. Polecił usunąć część bagażu. O 23.10 wieża kontroli zezwoliła na start. Douglas Martin był radiooperatorem na gibraltarskiej skale. Z góry obserwował, jak samolot leci ku morzu.
Silniki maszyny pracowały pełną mocą. Samolot pędził wzdłuż pasa. Choć pas był krótki, oderwał się przed końcem i osiągnął wysokość 50 metrów, zanim wyrównał. Następnie lekko zanurkował, aby uzyskać szybkość 255 km na godzinę przy wznoszeniu się. Taką procedurę stosowano przy starcie liberatorów. Prechal meldował, że gdy starał się podciągnąć maszynę, nastąpiła blokada steru wysokości. Zdążył tylko krzyknąć awaryjne lądowanie i samolot spadł do morza. Utrzymywał się na wodzie 7 minut. Łodzie ratunkowe pośpieszyły na pomoc, ale samolot nagle zatonął. Tylko pilot ocalał. Odnaleziono 4 ciała. Jedno z raną głowy, tylko w koszuli i spodniach. To był generał Sikorski. Zginął w środku. Nie udało się odnaleźć ciała córki generała. Szczątki Sikorskiego przewieziono okrętem do Anglii. Jego śmierć była ciosem w aspiracje Polski. Sikorski w bardzo trudnych warunkach działał na rzecz wolności narodu. Stanowisko po nim objął dotychczasowy wicepremier Stanisław Mikołajczyk. Grupa nurków zbadała wrak samolotu. Odnaleziono teczkę Sikorskiego. Przekazano ją gubernatorowi. Potem nikt już jej nie widział. Przeprowadzono 2 dochodzenia, polskie i angielskie. Uznano, że to awaria mechaniczna. Ale śledztwa nie uspokoiły plotek, które zaczęły krążyć natychmiast. Kilku potężnym przywódcom mogło zależeć na usunięciu Sikorskiego. Najdalej idące pogłoski wskazywały, że za zamachem na kłopotliwego przywódcę stał Churchill. Pogłoski te wróciły po latach. Sztuka niemieckiego dramaturga Rolfa Hochhuta Żołnierze w latach 60. obwiniała Churchilla. Znamienity angielski historyk David Irving mówił, że Anglia miała motywy i możliwości. Pilot Prechal zaprzeczał udziałowi w spisku. Z poparciem wnuka Churchilla wygrał pozew o znieważenie. Cieszę się z wyroku sądu nie tylko dlatego, że oczyściłem własne imię, ale i imię Sir Winstona Churchilla. O co chodziło najbardziej? Czy niezależnie od wyroku można wierzyć, że Churchill kazał zabić polskiego przywódcę? Są pośrednie dowody, że mógł chcieć się go pozbyć. Churchill wiedział, że Anglia sama nie wygra wojny, nawet z pomocą USA. Sojusz Wielkiej Trójki trzeba było zachować. A więc Stalin i Rosja musieli być szczęśliwi. We wschodniej Europie armia radziecka toczyła tytaniczną walkę z Niemcami. Żaden front nie pochłaniał tylu ich sił. To tam rozstrzygała się wojna w Europie. Churchill bał się separatystycznego pokoju Stalina z Hitlerem. Wtedy Hitler mógłby przerzucić wszystkie siły do walki z Anglią i Ameryką, skazując aliantów na klęskę.
Stalin chciał otwarcia drugiego frontu, by odciążyć front wschodni. Dlatego Churchill i Roosevelt zdecydowali się na inwazję na Włochy. Jeżeli Churchill chciał poświęcić życie tysięcy żołnierzy na ofensywę w rejonie Morza Śródziemnego, aby zadowolić Stalina, to mógł też wyeliminować Sikorskiego. Ale Churchill wiedział, że śmierć Sikorskiego nie rozwiąże problemu. Inni polscy przywódcy mogli jeszcze bardziej chcieć obnażać winę Stalina. Sikorski był zręcznym politykiem, rozumiał dylemat Churchilla. Jeżeli Sikorski został zabity, to był jeszcze bardziej prawdopodobny morderca, który osobiście nienawidził Polaka. O tajemniczą śmierć generała Sikorskiego łatwiej oskarżyć Związek Radziecki. Po odnalezieniu ciał polskich oficerów w Katyniu, Stalin zerwał wszystkie kontakty z Sikorskim. Generał był bardzo przejęty masakrą. Wbrew dowodom, Stalin utrzymywał, że polskich oficerów zabili naziści. W 1943 roku żołnierze Stalina ostatecznie powstrzymali pochód Niemców. Teraz to Niemcy uciekali i tysiącami trafiali do niewoli. Rosjanie brali odwet na hitlerowskich najeźdźcach. Po raz pierwszy w tej wojnie zwycięstwo było w zasięgu Stalina. Przystąpił do planowania podboju Europy Wschodniej, włączania wyzwolonych krajów do sowieckiego imperium. Także Polski, a to oznaczało likwidację miejscowego ruchu oporu. Stalin wiedział, że Sikorski pójdzie na konfrontację w sprawie Katynia. W czasie pokoju byłby silnym przywódcą swojego narodu. Taki człowiek u władzy w Polsce stanowiłby duży kłopot dla Stalina. Polski przywódca mógłby mieć poparcie Churchilla, który był podejrzliwy wobec Stalina i popierałby niepodległościowe dążenia Polski. To mogło skłaniać Stalina do zabójstwa Sikorskiego. Ale jak tego dokonać? Okazję stworzyła bliskowschodnia podróż generała. Gdy Sikorski wylądował w Gibraltarze, angielski gubernator gościł tam sowieckiego ambasadora w Anglii. Sowiecki samolot stał na tym samym runwayu, co liberator Sikorskiego. Niezależnie od środków bezpieczeństwa, dokonanie sabotażu było możliwe. W swoich zeznaniach pilot Liberatora stwierdził, że nie mógł podnieść dziobu maszyny, bo zablokował się drążek. To może wskazywać na sabotaż. Szczególną uwagę zwraca obecność pewnych osób na Gibraltarze. Znany sowiecki szpieg Kim Philby przebywał tam wówczas, zapewne w misji angielskiego wywiadu. Został zdemaskowany jako sowiecki agent w latach 50. Jego obecność tam i wtedy wymagałaby zbadania. Jest też możliwe, że nurkowie spuszczeni na dno po katastrofie usunęli ślady rosyjskiego sabotażu, by ratować sojusz. Do ekipy nurków należał Lionel Crabb. 13 lat później było o nim głośno, gdy nagle zniknął, badając w angielskim porcie spód sowieckiego okrętu wojennego. Czy Crabb miał coś odkryć, czy ukryć?
Niedawne badania w archiwum, po raz pierwszy ujawnione w tym filmie, wskazują na trzeciego podejrzanego o zamach na generała Sikorskiego. Tajny raport ambasadora w Kairze z 31 marca 1943 roku przedstawia pogląd pułkownika Hulsa, angielskiego oficera łącznikowego przy generale Andersie. Według Hulsa, większość armii polskiej na Bliskim Wschodzie uważała swój rząd londyński za potakiwaczy. Była niezadowolona brakiem krytyki Stalina przez Sikorskiego za los Polaków w Rosji. To obniżało morale wojska, co mogło odbić się na postawie w walce. Hulse donosił, że Anders wiedział o spotkaniu w Anglii między Sikorskim i jego politycznymi sojusznikami, na którym rozważano aresztowanie pewnej liczby Polaków i dymisję Andersa. Konkluzja raportu była ponura. Hulse stwierdził, że brak zaufania armii do rządu polskiego jest tak wielki, że należałoby doprowadzić do jego zmiany drogą legalną, a jeśli w dość krótkim czasie to się nie uda, trzeba w ostateczności szukać innych sposobów. To więcej niż sugestia, by Sikorski złożył dymisję. To groźba. Tajemnica zyskała dodatkowy wymiar, gdy w Kairze do samolotu Sikorskiego dosiadło się dwóch pasażerów. Kim byli? Agentami brytyjskimi? A może też i ludźmi Andersa? Czy Sikorskiego zabili swoi, którzy popełnili samobójstwo? Jest jeszcze jedno możliwe wyjaśnienie tajemnicy śmierci generała. Może niezależnie od spiskowych teorii dochodzenie dało prawdziwy wynik? Może to była techniczna awaria samolotu? Po wielu latach pojawił się kolejny świadek. Patrick Bronte Herne, wówczas radiooperator. Służył w Gibraltarze. Gdy samolot startował, kąpał się w morzu i widział wypadek. Bronte Herne zeznał, że runway był krótki, a pilot nie zdążył uzyskać pełnej mocy silników. Wielu pilotów miało z tym kłopot. Górnopłatowego Liberatora było trudno pilotować przy pełnym obciążeniu. Po oderwaniu się od ziemi świadek widział, jak samolot opadł, by awaryjnie lądować na wodzie. Popłynął do samolotu. Kiedy dotarł, pontony ratunkowe i światła były już w drodze. Po powrocie Bronte Herne był przesłuchiwany przez polskiego lotnika i twierdził, że maszyna nie osiągnęła pełnej mocy. Jego zdaniem to krótki runway, a nie obcy sabotaż i szpiedzy był przyczyną wypadku. W 2001 roku ekspert Jan Bartelski opublikował książkę, w której omawiał blokadę steru wysokości. Poza pasażerami, Liberator przewoził worki z pocztą do Londynu. Kilka worków znaleziono później, rozrzuconych na runwayu. Chociaż główne wejście do Liberatora przed startem zamknięto, może boczna pokrywa w ogonie maszyny była otwarta, by umożliwić wentylację na postoju. Przy inspekcji przed startem łatwo to przeoczyć. Stan nawierzchni runwayu był zły, kołująca maszyna podskakiwała, a przy takim wstrząsie mogło dojść do otwarcia niezaryglowanej pokrywy.
Przy starcie powietrze wpadło przez komorę przedniego podwozia. Pęd mógł porwać worki z pocztą, przesunąć do ogona, niektóre nawet wyrzucić przez otwartą pokrywę. Worki wypadły na ziemię, ale jeden mógł utknąć między sterem wysokości a statecznikiem poziomym. To wystarczyłoby do blokady drążka. Prehal starał się zwiększyć szybkość nurkując, ale ster wysokości nie działał i pilot nie mógł wyjść z lotu nurkowego. Po paru sekundach maszyna spadła. Czy taka była przyczyna katastrofy, w której zginął Sikorski? Generała pochowano na cmentarzu wojskowym w Newark. W ceremonii uczestniczył premier Churchill. Było to godne pożegnanie dzielnego przywódcy, który starał się łagodzić sprzeczności wynikające z sytuacji politycznej. Niezależnie od żywionych podejrzeń, żołnierze Sikorskiego nadal brali udział w wysiłku wojennym aliantów. Walczyli aż do zwycięstwa o wyzwolenie Europy Zachodniej. Ale po wojnie stanęli przed dylematem. Stalin żądał ustanowienia prosowieckiego rządu w Polsce i stacjonowania tam swoich wojsk. Ponad połowa ludzi Sikorskiego zdecydowała się na powrót do kraju. Dla wielu oznaczało to aresztowanie, deportację do ZSRR, a nawet śmierć. Przez prawie 50 lat komunistyczny rząd pomniejszał zasługi generała Sikorskiego i jego żołnierzy. Nie był zainteresowany ponawianiem pytania o okoliczności katastrofy. Pomimo oficjalnego milczenia, spekulacje trwają. Podsycają je sztuka Hochhuta, prace Davida Irvinga oraz pozew Edwarda Prehala. Ale nie wznowiono żadnego oficjalnego dochodzenia. Nawet po upadku ZSRR nie znaleziono dowodów, że Józef Stalin maczał palce w katastrofie. Premier wolnego rządu polskiego chciał być pochowany w wolnej Polsce. Po zakończeniu panowania komunistów jego życzenie spełniło się w 1993 roku. Ciało generała przewieziono do Polski. Spoczęło na Wawelu, w dawnej siedzibie królów polskich. Pamięć o nim pozostaje żywa w kraju, który udzielił mu schronienia i dał broń do walki. Jego mundur znajduje się w Instytucie Polskim w Londynie. W 2000 roku odsłonięto jego pomnik przed siedzibą polskiej ambasady w Londynie. Przy okazji politycy ponowili pytanie, kto go zabił. Chyba nigdy nie będzie odpowiedzi. Wielu chciałoby nie żył. Przecież to mogła być awaria mechaniczna, która ponad 60 lat temu przedwcześnie zakończyła dramatyczną karierę wielkiego przywódcy Polski czasu wojny. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Polskie Media Amercom. Tekst Jerzy Jacek Tomczak. Czytał Jan Czernielewski.